Cześć kochani, w tym filmie powiem wam, co zrobiłem, by nie zapłacić mandatu, który został na mnie nałożony w momencie, gdy robiłem zakupy w markecie. Właścicielem parkometru jest znana wszystkim firma. Dodam, że nie miałem wykupionego biletu, który obowiązuje przez 1 godzinę, ponieważ zakupy wiedziałem z góry, że zajmą mi maksymalnie około 5 minut. Dodam też, że nie wziąłem paragonu za te zakupy. Bardzo mnie zabolało, gdy po wyjściu z marketu, w którym byłem 5 minut, został na mnie nałożony mandat w wysokości 95 zł. Postanowiłem coś z tym zrobić i napisałem odwołanie. Formularz do odwołania znajduje się na ich oficjalnej stronie. Gdy szukałem danych firmy, które znajdują się na tablicy, zobaczyłem, że przycisk, który jest odpowiedzialny za drukowanie biletu, jest całkowicie wytarty. To dało mi do myślenia, ponieważ są ludzie, którzy zwyczajnie mogą nie wiedzieć, co mają nacisnąć lub mają problem z odróżnianiem kolorów. Bo takie sytuacje też oczywiście mogą mieć miejsce. Uznałem więc, że ta maszyna jest zwyczajnie niesprawna. To był jeden z moich asów. W rękawie miałem też drugi, którym jest brak środków dezynfekujących, które powinny znajdować się przy takiej maszynie. I tyle. Uznałem, że to wystarczy do tego, by się odwoływać i zabrałem się do pisania. Proszę o anulowanie nałożonego na mnie mandatu. Automat do biletów w momencie, gdy robiłem zakupy w markecie, był niesprawny. W załączniku przesyłam zdjęcie uszkodzenia. Zauważyłem też, a jestem częstym bywalcem tego marketu, że nie jest on regularnie odkażany i że nie ma przy nim środków do dezynfekcji rąk. Proszę o umorzenie nałożonego na mnie mandatu. Pozdrawiam, Adam. Na odpowiedź czekałem około 2 tygodni. E-mail zwrotny wygląda tak. Jak sami widzicie, z każdej sytuacji da się wyjść obronną ręką. Mam nadzieję, że te informacje będą dla was przydatne. No w końcu, dlaczego mamy płacić za coś, co moim zdaniem powinno być darmowe? W końcu robimy zakupy w tym markecie. Jeśli chcecie wesprzeć ten kanał i chcielibyście, żebym co jakiś czas wrzucał tego typu tematy, to proszę was, dajcie suba, dajcie lajka, napiszcie w komentarzu, czy mieliście taką sytuację, czy macie jakiś problem z tym związany. Postaram się pomóc. Dzięki, pozdrawiam, hej!